Cześć, dawno nic nie nagrywałem, postanowiłem, że dzisiaj pokażę Wam moje kurki. Zostało ich 6, niestety jedna padła. Druga ma jakieś problemy z chodzeniem. Prawdopodobnie ma gdzieś, nie wiem, skręconą nogę, wybitą, bo to się stało, powiedzmy, no biły się, po prostu się biły i potem, o, właśnie widać. No, ma problemy z chodzeniem, oprócz tego je. Normalnie je, pije, tylko ciężko je chodzić. Także wieczorem trzeba ją podsadzać, żeby sobie wyszła. Oprócz tego co? Były już pierwsze jajka. Kurki są zdrowe, wyglądają, oprócz tej jednej oczywiście, wyglądają na dość zadowolone. Ta też, jak widać, sobie coś tam szuka, dziobie, tylko no tak jak mówię, ma problemy z chodzeniem, im jest większa, cięższa, tym gorzej. W kurniku. Jakie zmiany w kurniku? A w zasadzie niewielkie. Pojawił się prąd. Zauważyłem tutaj gniazdko, lampę. Wiadomo, tu będzie jakaś porządniejsza lampa. Na razie jest, powiedzmy, i tak jej nie używam, bo jeszcze dzień jest długi. Pojawiło się karmidło i poidło. Oprócz tego kurnik, dzisiaj pierwszy raz w zasadzie, wysypałem kurnik i wybieg, wysypałem ziemię okrzemkową. Tutaj skorzystałem z filmów z kanału Kurnik Kazika, który właśnie tą ziemię okrzemkową polecał. No i co? I zmieniłem tam te gniazda na zwykłe skrzynki takie ogrodowe. Tam leży po jednym takim sztucznym jajku, jakiś tam styropianowym. Oczywiście i tak nie niosły się tutaj, tylko niosły się tu w kącie. No ale to nic, ważne, że coś zaczęły się nieść. Także tak jak mówię, no kurki są, no fajnie się chowają, mówię, no ta jedna miała jakiś tam wypadek, także sobie kuleje. Od tygodnia, znaczy nie ma jeszcze tygodnia, od soboty, czyli tam od 5 dni. No zobaczymy, może jej to przejdzie, może już taka będzie po prostu. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś choroba, tylko faktycznie wynik walki między kurami, prawda? Dobra. O kurach to by chyba było na tyle. Może jeszcze pokażę pomidory, ogórki. Chociaż w zasadzie nie ma się tym chwalić, bo zaraza zaatakowała. Ale to nic. O, proszę bardzo. Jakie kureczki zadowolone. Dobra, idziemy do ogórków. Tutaj w sobotę dosadzałem gruntowych, ale chyba nie zdążą wyrosnąć, patrząc na prognozy. Tu jak widać ogórki już ładnie zjedzone przez zarazę, no ale trochę jeszcze jest takich małych, dość dużo już było pozrywanych, trochę jest zakiszonych, trochę żeśmy zjedli. Tu są w większości śremskie. Śremskie, miałem jakieś bodajże chyba tajfun, takie typowe tunelowe, jednak niestety wiosenny przymrozek, no, brak reakcji mojej, nie zapaliłem zniczy i po prostu ich zmroziło. Tu sobie przejdziemy, zobaczymy. Zobaczymy na borówki, które już pomału dojrzewają. W tym roku były borówki, jagody, innych owoców niestety, że tak powiem, nie było praktycznie u nas przez przymrozki. O, a tutaj są pomidorki. Jak widać też zaraza zaatakowała, trochę poobdzierane liście. Były pryskane dwa razy, teraz już nie pryskam ze względu na karencję. Może coś będzie. Dobra, to na razie tyle. Cześć.